Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, od Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison, Twego Ciela, Chrzciciela, Boże, czy usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, już nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, o żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo, Królowo Polski, Królowo Różańca Świętego, przychodzimy do Ciebie, aby być z Tobą i przy Tobie. Odkąd poznaliśmy Ciebie, Twoje serce i wierność, przychodzimy ze wszystkim na to święte miejsce zawierzenia. Bóg wiedział, że jest nam potrzebne takie miejsce spotkania, takie serce spotkania, taki punkt odniesienia. Ty, Maryjo, stałaś się tym miejscem spotkania Boga z człowiekiem, naszego spotkania z Chrystusem. Królowo Polski, naszych serc, naszych dróg i naszych spotkań, w ten wieczór, jak każdego dnia, meldujemy się na jasnogórskim apelu. Otacza nas wielka modlitwa wieków, wielkie pamiątki, wielkie wołania i miłość ku Tobie. Otaczają nas znaki, dowody i ludzie Twojego umiłowania, zawierzenia i oddania. Stając przed Tobą, Pani Jasnogórska, włączamy się w ten chór świadków Twoich cudów, głosicieli chwały i sług czekających na Twoje słowa. Maryjo, Ty jesteś Matką i Mistrzynią słuchania, Matką modlitwy i milczenia, Matką uniesień i cierpienia. Takie rysy ukazały o Tobie święte księgi i natchnione słowa świadków,
a historia dopisała, że jesteś matką wszystkich dróg, po których idzie człowiek. Teraz więc polecamy Ci szczególnie tych, którzy odeszli z domu, wyrwali się z serca Kościoła, opuścili nasze wspólnoty, zlekceważyli miłość, może podeptali wiarę, swoje przyrzeczenia i honor. Wyjdź na te drogi, którymi uciekają od Boga, od Ciebie i od nas. Tylko łaska Boża może odnaleźć te dusze zbłąkane na bezdrożach, gdzie miłość ludzka nie sięga. Ty byłaś tyle razy łaską od Boga zsyłaną zagubionym i grzesznym, tułającym się po świecie bez światła i nadziei. Błagamy Cię, wejdź w ciemne zakamarki życia i serca ludzkiego i wskaż drogę powrotu zagubionym. Wołamy do Ciebie, widząc wielkie gromady młodych, niewidzących przyszłości, napełnionych bezsensem i goryczą dzisiejszej sytuacji. Wołamy do Ciebie, widząc tylu starszych, pijanych, bezrobotnych lub umęczonych sytuacjami bez wyjścia. Maryjo, Pocieszycielko strapionych, wołamy do Ciebie za biednych, skrzywdzonych, za chorych i cierpiących, za nie mających wiary i nadziei. Królowo Polski, stając przed Tobą codziennie, w apelowej przysiędze wyznajemy: czuwam. To oznacza również czuwanie nad braćmi i siostrami, którym grozi utrata duchowego słuchu, ogłuszanych przez media, oślepionych przez współczesny świat i wypranych ze swego myślenia. Czuwaj nad tymi, czuwaj nad nami. Prosimy Cię, Maryjo, która słyszysz wszystkie nasze polskie rozmowy, czuwaj nad naszymi słowami, myślami i czynami, które rodzą się w nas, aby zawsze były dobre, Boże i Twoje. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy. Polecamy Ojca Świętego Franciszka, który na dzisiejszej audiencji skierował do Polaków następujące słowa. Jutro będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w jubileuszowym roku setnej rocznicy jego urodzin. On, człowiek głębokiej duchowości, w modlitwie liturgicznej i w medytacji psalmów codziennie kontemplował promieniujące oblicze Boga. Papież tak zachęcał wszystkich chrześcijan, by rozpoczynali każdy dzień uwielbieniem Boga. Zanim wkroczą nie zawsze na proste drogi codziennego życia. Modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława, polecamy ojca generała, ojca przeora, ojca Dariusza Szubę w 25-lecie święceń kapłańskich, wszystkich ojców i braci, nasze seminarium i nowicjat. Modlimy się o nowe powołania do zakonu Paulinów. Polecamy wszystkich kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. W tym tygodniu misyjnym modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Prosimy o nowe powołania misyjne, o powołania do służby Bożej. Polecamy Ci, Maryjo, Ojczyznę naszą, prezydenta i premiera, wszystkich rządzących, telewizów, radiosłuchaczy, internautów, naszych rodaków żyjących na emigracji. Polecamy chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach, na kwarantannie. Polecamy lekarzy i służby medyczne i sanitarne, mundurowe, wolontariuszy, wszystkich, którzy pomagają chorym. Modlimy się również za naszych zmarłych. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi.
Polecamy księdza biskupa Romualda Kamińskiego, który modlił się dziś na Jasnej Górze w łączności z maturzystami swojej diecezji warszawsko-praskiej. Modlimy się o zdrowie dla Janiny, dla Hanny, Janusza, Jana, za lekarzy i pielęgniarki szpitala z Bytowa i za całą służbę zdrowia w naszym kraju. Modlimy się o kanonizację księdza Jerzego, kapelana Solidarności, o rychłą beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i o modlitwę, a także o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda. Modlimy się we wszystkich i za wszystkich, którzy łączą się z nami, którzy nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Odmawiamy tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Powszedniego puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, najbardziej. Modlitwą suplikacji prosimy Boga o oddalenie pandemii koronawirusa i za wszystkich chorych cierpiących. Święty Boże, święty mocny.
Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Królowo Polski, Tobie się oddajemy i zawierzamy. Do Ciebie wołamy, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Na chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas swojemu Synowi nas. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo. Już na początku lat 90. Jan Paweł II, pisząc list do rodzin, zwrócił uwagę na genealogię osoby, która ma swój początek w genealogii boskiej, genealogia divina. A nam wciąż łatwo, czy łatwiej zdradzić Boga, niż zrezygnować z praw uchwalających zabicie. Dlatego módlmy się przed jutrzejszą decyzją Trybunału Konstytucyjnego, abyśmy mieli odwagę wyznawania wiary w Boga, który jest źródłem życia i za które będziemy kiedyś przed Nim odpowiadać. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.